10 najważniejszych postaci Afryki. Na wstępie zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie znajduje się ponad dwugodzinny film na temat dekolonizacji Afryki oraz tamtejszych przemian politycznych. Film jest zarówno w wersji pełnej, dwugodzinnej, jak i w wersji podzielonej na odcinki, także możecie oglądać tak, jak Wam wygodniej. A teraz zaczynamy. Patrice Lumumba, pierwszy premier Demokratycznej Republiki Konga. Nauki pobierał w szkole misyjnej. Po ukończeniu szkół zamieszkał w jednym z miast właśnie współczesnego Konga. W 1958 roku był współzałożycielem kongijskiego ruchu narodowego, którego przewodniczącym został. Partia wzywała do jedności różnych grup etnicznych, likwidacji okrucieństw systemu kolonialnego i powiązana była z ruchem panafrykańskim. Jak pisał sam Lumumba, zadaniem ruchu narodowego jest zjednoczenie i zorganizowanie mas kongijskich w walce o poprawę ich losu i likwidację reżimu kolonialnego. W październiku 1959 roku zorganizował wielki wiec, w trakcie którego wybuchły zamieszki, a w ich rozbiciu zginęło 30 osób. Niepodległość uzyskał dla Konga 30 czerwca. W swoim antykolonialnym przemówieniu z okazji nadania niepodległości ogłosił, że niepodległość zdobyto dzięki walce Afrykanów, a nie z łaski metropolii. Kłopoty nowego państwa zaczęły się bardzo szybko. W lipcu niepodległość od Konga ogłosiła Katanga, prowincja bardzo bogata. Separatystów wsparli Belgowie chcący podkopać pozycję Lumumby. Premier, chcąc ustabilizować sytuację, zwrócił się o pomoc wojskową do ONZ. Ci jednak się nie zgodzili na pomoc, więc zwrócił się do Związku Radzieckiego, który już bardzo chętnie pomógł. Lumumba ukrywał się w latach 60. 1 grudnia 1960 roku został aresztowany i przewieziony do Leopoldville. Mobutu Sese Seko ogłosił się przywódcą państwa, a następnie stwierdził, że Lumumba będzie sądzony za próbę wzniecenia buntu w armii i inne przestępstwa, choć tak naprawdę to Mobutu Sese Seko wszczął bunt. Początkowo obalony premier przetrzymywany był w areszcie domowym, gdzie chroniony był przez żołnierzy ONZ. Podjął nawet próbę ucieczki. Po buncie personelu wojskowego przeniesiono go do więzienia w Yadotville w Katandze. Został rozstrzelany 17 stycznia 1961 roku. Współcześnie wiadomo, że w jego śmierci maczali palce agenci CIA. W 1966 roku prezydent Mobutu Sese Seko, czyli człowiek, którego aresztował i kazał rozstrzelać, uznał go pośmiertnie za bohatera narodowego. Oczywiście była to zagrywka propagandowa. Piech Mulele. Kongijski rewolucjonista, przywódca komunistycznego powstania w latach 63-64 w Demokratycznej Republice Konga. Otóż w 63 roku, w lipcu, trafił do Konga i zorganizował komunistyczne powstanie. Mulele prowadził m.in. ćwiczenia młodzieży powstańczej w zasadach i technikach walki partyzanckiej, opierając się na tych wioskach, w których mógł zagwarantować sobie solidne poparcie, takich jak okolice zamieszkane przez Bapende. Poparcie dla powstania Mulele zawdzięczał powszechnemu poczuciu niesprawiedliwości represyjnego systemu i niezadowolenia sytuacji ekonomicznej w kraju, w tym braku zarobków. Działania partyzanckie powstania Mulele miały na celu oczywiście zahamowanie działalności rządu. W 1964 roku Mulele został uwięziony, a w 1968 roku stracony. Został zwabiony przez ówczesnego dyktatora Mobutu Sese Seko obietnicą pogodzenia się. Zorganizował on bowiem huczne przyjęcie na jego cześć. Wieczorem 3 października 1968 roku Mulele zginął zamęczony z rozkazu Mobutu. Według relacji premiera Zairu wciąż żywemu odrąbano uszy, odcięto nos, wyłupiono oczy i rzucono je na ziemię. Oderwano mu genitalia, potem amputowano ramiona i nogi. Wszystko kto, gdy jeszcze żył. Jego szczątki wrzucono do worka i zatopiono w rzece. Mobutu Sese Seko, czyli autor tych okrucieństw, o których przed chwilą wspomniałem. Otóż obalił on Lumumbę, a następnie znacjonalizował kopalnię miedzi oraz zachęcał do inwestycji zagranicznych inwestorów. W kwietniu 1966 roku założył Ludowy Ruch Rewolucji, który stał się rządzącą monopartią.
O ile Zair rozwijał się i otrzymywał pomoc ze strony kapitału zagranicznego, to Mobutu pozostawał głównym beneficjentem przychodów. Rządy Mobutu były ściśle związane z korupcją i defraudacją funduszy publicznych. Na jego konto trafiały środki płynące w ramach pomocy zagranicznej, jak również dochody firm wydobywczych. To samo dotyczyło handlu diamentami oraz eksportu i importu. Majątek dyktatora osiągnął około 4 miliardów dolarów. Posiadał ponad 120 luksusowych posiadłości, w tym 9 w Belgii. Zair, czyli współczesne Kongo, przypłacił to wszystko kryzysem ekonomicznym. Rządy Mobutu Sese Seko były silnie wspierane przez państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone. Był wielkim zwolennikiem ludobójstwa w Rwandzie. Nie tylko teoretycznym, ale również praktycznym. Zaczął wspierać otwarcie ludność Hutu, która mordowała ludność Tutsi. To wywołało wojnę domową, wskutek której został obalony, a jego następcą został Laurent Kabila. Julius Nyerere, polityk tanzański, prezydent Tanzanii, twórca państwa tanzańskiego, ideolog koncepcji afrykańskiego socjalizmu, sługa Boży Kościoła katolickiego. Administracja brytyjska mianowała go członkiem Rady Legislacyjnej Tanganyiki, która później przekształciła się w Tanzanię. Brał udział on w wielu wojnach, na przykład w 1978 roku doszło do wybuchu wojny ze sąsiednią Ugandą. Spór państw rozpoczął się w 1971 roku, gdy doszło do zamachu stanu. Wtedy to Idi Amin obalił prezydenta Miltona Obote. Nyerere zaoferował azyl polityczny obalonemu prezydentowi. To oczywiście nie spodobało się Idi Aminowi i ten rozpoczął wojnę. Choć sam Nyerere był przyjmowany przez rodaków entuzjastycznie i konsekwentnie wspierany był przez państwa Europy Zachodniej, jego polityka nie przyczyniła się do pobudzenia gospodarki. W chwili ustąpienia Nyerere z urzędu w 1985 roku Tanzania w dalszej mierze pozostawała krajem ubogim. Niemniej jednak prezydentowi udało się osiągnąć jedne z najwyższych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wyeliminować nierówności oraz zapewnić stabilność polityczną. Po ustąpieniu z urzędu prezydenta pozostawał przewodniczącym Partii Rewolucji. Z funkcji zrezygnował w 1990 roku. Od tamtej pory nie angażował się politycznie, pełnił funkcję męża stanu i regularnie uczestniczył w różnych rozmowach czy też uroczystościach. Zmarł w 1999 roku. W 2006 roku Watykan ogłosił początek procesu beatyfikacyjnego Nyerere. Zmarły prezydent był człowiekiem głęboko wierzącym i codziennym uczestnikiem mszy świętej. Julius Nyerere obok Nelsona Mandeli jest uważany za jednego z najważniejszych wyzwolicieli Afryki. Joseph Kony, ugandyjski zbrodniarz wojenny, przywódca Armii Bożego Oporu, partyzanckiej grupy zaangażowanej w brutalną kampanię o ustanowienie teokratycznego rządu w Ugandzie. Szacunkowo Armia Bożego Oporu uprowadziła od początku konfliktu w 1987 roku 30 tysięcy dzieci. Między 1996 a 2001 rokiem doszło do wielu międzynarodowych prób zakończenia konfliktu oraz ukrócenia uprowadzania dzieci przez Konego i jego armię. Mimo starań nie udało się zakończyć procesu porwań, gwałtów oraz ataków na obozy dla uchodźców. Po zamachach na World Trade Center Armia Bożego Oporu została uznana za ugrupowanie terrorystyczne oraz przeciwko niej został skierowany kontyngent amerykański. W 2005 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania 5 liderów Armii Bożego Oporu, oskarżając ich o zbrodnie przeciwko ludzkości. Sam Kony jest odpowiedzialny za tortury oraz porwania dzieci, a następnie wcielanie ich do armii. Te obrazki tych afrykańskich dzieci z papierosami, z karabinami, to są właśnie jego partyzanci. Sam Kony twierdzi, że to nie on stosuje tak brutalne metody, ale przywódca Ugandy, czyli Museveni, co moim zdaniem trzyma się kupy, ponieważ Museveni w trakcie przejmowania władzy posługiwał się właśnie takimi metodami, ale to jest tylko moje zdanie. Tito Okello, ugandyjski generał i polityk, prezydent kraju w latach 85-86. Pochodził z plemienia Acholi, z rodziny ludów nilockich. Ukończył angielską szkołę średnią w Ugandzie. W 1940 roku rozpoczął służbę wojskową w brytyjskiej armii w Ugandzie jako żołnierz King's African Rifles.
Miał stopień generała majora. Na początku lat 70. był dowódcą 2. Brygady Piechoty w Masaka. W 71 roku stanął na czele buntu przeciwko rządowi generała Idi Amina, a następnie na czele 2000 żołnierzy udał się do Tanzanii, przyłączając się do przeciwników Amina. W 72 roku kierował inwazją oddziałów partyzanckich na Ugandę. W 79 roku obalił Amina. Po objęciu władzy przez Miltona Obote został mianowany dowódcą armii ugandyjskiej. Został obalony w 86 roku przez Yoweri'ego Museveniego. Yoweri Museveni, ugandyjski ekonomista, wojskowy i polityk, od 1986 roku sprawuje urząd prezydenta kraju. Po wprowadzeniu poprawek do konstytucji ograniczył długość trwania kadencji prezydenta. W 2006 roku w Ugandzie przeprowadzone zostały wybory prezydenckie. Museveni zdobył wówczas 59% głosów. Wybory nie zostały uznane za demokratyczne ze względu na naruszenie ordynacji wyborczej. Główny przeciwnik Museveniego został oskarżony o przestępstwa kryminalne i uwięziony, co doprowadziło do zamieszek w Ugandzie. Co ciekawe, przewidywano, że jego przeciwnik zdobędzie ponad 60% głosów. Owy przeciwnik został uniewinniony i uwolniony 3 tygodnie przed terminem wyborów. Mimo więzienia zdobył w wyborach 37% głosów. W październiku roku 2012 na transmitowanych przez telewizję spotkaniach modlitewnych poświęcił Ugandę Bogu. W rozmowie o symulatorze lotów do kwatery wojsk lotniczych w Entebbe w 2014 roku wyraził przekonanie, że współpraca z Rosją ma więcej sensu niż USA. Museveni do dziś działa na terytorium Ugandy i do dziś walczy z Konim. Kto ma rację, Museveni czy Koni? No, nie mi to oceniać. Milton Obote. Premier Ugandy w latach 1962-1966, prezydent w latach 66-71 oraz 80-85 oraz człowiek, który doprowadził do niepodległości Ugandy w 1962 roku. Otóż w kwietniu 1966 roku związał spisek z głównodowodzącym armii ugandyjskiej Idi Aminem, na mocy której ten drugi zadeklarował się zmusić Mutesę, przywódcę Ugandy, do ustąpienia. 23 maja tego samego roku oddziały Amina zaatakowały pałac Mutesy. Mutesa uciekł z kraju i formalnie ustąpił ze stanowiska. Po tych wydarzeniach Obote zawiesił konstytucję i ogłosił się prezydentem, zaś Amin był jego najbliższym człowiekiem. Gdy Obote wyjechał z kraju, Amin przejął władzę, z kolei Obote utracił ją. Pod koniec lat 60. udało się doświadczyć krótkiego okresu politycznej stabilności i wzrostu gospodarczego. W 71 roku, gdy przebywał w Singapurze, właśnie doszło do zamachu stanu, gdzie Idi Amin dokonał zbrojnej interwencji i obalił rząd Obote. Pozycję Obote w Ugandzie potwierdziły wybory w 1980 roku. W trakcie drugiego etapu rządów ponownie doprowadził do wyboru siebie na prezydenta, a co za tym idzie, do wojny domowej. W 1985 roku armia odsunęła go od władzy drogą zamachu stanu. Obote zbiegł do Kenii, a następnie otrzymał azyl w Zambii. Zmarł w 2005 roku. Idi Amin, polityk i feldmarszałek ugandyjski, prezydent Ugandy, a faktycznie dyktator w latach 71-79, powszechnie znany jako rzeźnik z Ugandy, uważany za jednego z najbardziej brutalnych dyktatorów w historii. Reżim Amina znalazł się w centrum światowego zainteresowania w 76 roku, gdy udzielił wsparcia grupie terrorystów palestyńskich z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i wspierających ich terrorystów zachodnio-niemieckich, którzy porwali w Grecji samolot Air France. Na jego pokładzie znajdowali się w większości obywatele pochodzenia żydowskiego. Samolot za zgodą prezydenta został skierowany na lotnisko w Entebbe w Ugandzie. Politykę Amina zdominował konflikt z sąsiednią Tanzanią, który finalnie doprowadził do jego upadku. Jednakże uwierzcie, jego rządy były wyjątkowo brutalne. A o tym i o wszystkich innych historiach z tego filmu możecie usłyszeć na kanale Światowa Historia w filmie Dekolonizacja Afryki Łzy Czarnego Lądu, także tam zapraszam. Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki w latach 94-99, jeden z przywódców ruchu przeciwko białym rządom, działacz na rzecz praw człowieka, mąż stanu, laureat pokojowej Nagrody Nobla w Republice Południowej Afryki, nazywany również Madiba, czyli Tata. W 1942 roku wstąpił do Afrykańskiego Kongresu Narodowego.
Początkowo był zwolennikiem nieużywania przemocy, jednakże wskutek bardzo brutalnej polityki rządu zorganizował włócznie narodu, czyli zbrojne ramię partii komunistycznej. Osadzony w więzieniu w 1985 roku odmówił skorzystania ze zwolnienia warunkowego, ponieważ wtedy musiałby obiecać, że wycofa się z polityki, a tego nie chciał. Został wypuszczony z więzienia po interwencji jednego z białych przywódców RPA, czyli de Klerka. Razem otrzymali pokojową Nagrodę Nobla za stabilizację RPA oraz wprowadzenie tam demokracji i cywilizowanych rządów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie pojawił się film Łzy Czarnego Lądu, dekolonizacja Afryki, oraz na kanał A To Ciekawe. Trzymajcie się, cześć!